już jesteśmy w samochodzie, który nas zawiezie do rezydencji i zrobiliśmy zdjęć na lotnisku na Zanzibarze, dlatego że był kocioł. Trzeba było pokazać wszystkie dokumenty, oprócz paszportów, wszystkie dokumenty covidowe, karty zdrowia, wizy. Wszystko musieliśmy mieć przygotowane. Kolejka idzie nieśpiesznie. Na szczęście byliśmy w czole kolejki. Udało nam się to szybko ogarnąć. Ja zapomniałem walizki po raz pierwszy w życiu swoim. Zapomniałem walizki, musiałem się wracać. Z wrażenia. Jest pięknie, jak lądowaliśmy. Jest zielono, bujnie, gęsto. Fajnie. Zaczyna się dobrze. No jest przede wszystkim ciepło. Witamy na Zanzibarze. Siedzimy sobie elegancko w eleganckim salonie w pięknym miejscu, które nazywa się Castaway. A koło mnie pan Piotr Kaszyński, właściciel. Konkretnie prezes zarządu firmy, która zarządza tym obiektem. Jesteśmy dosłownie ile? 50 metrów od linii? 30 metrów od linii wody, od oceanu. Gdzie mamy piękny basen, gdzie mamy też w sąsiedztwo innych obiektów, do których przyjeżdżają turyści. Skąd w ogóle pomysł, Piotr, że nagle jednak, no wiesz, tak daleko od kraju, w Afryce, na wyspie, na Oceanie Indyjskim, na Zanzibarze, taka polska, można powiedzieć, placówka. Bo jak się googluje polskie placówki na Zanzibarze, to jesteś tylko ty. No tak. Tak powiem szczerze, gwoli anegdoty, że jak to budowałem i powiesiłem tą flagę, to przyjechało kilka osób w jakiejś tam komisji lokalnej zapytać, czy mam pozwolenie na budowę konsulatu tutaj. No ładnie. Tak. Natomiast może nawiązując od samego początku do tego, jaki jest status tego miejsca, jest to w tej chwili ma status hotelu, bardzo ekskluzywnej rezydencji, która jest zarządzana przez firmę RMK Overseas Investment, spółka z o.o. w Polsce, której mam przyjemność być prezesem zarządu, oraz poprzez firmę o tej samej nazwie, ale Limited, na Zanzibarze, bo takie jest prawo, to i tak jest zobowiązane. Mamy odpływ. Odpływ jest, nie wiem, czy jest normalny, taki jak zawsze tutaj, ale chyba tak, ale jest naprawdę olbrzymi. Tam za moimi plecami, gdzie są takie patyczki, nie wiem, czy tam będzie tylko widziała, ale zobaczycie w przybliżeniu, gdzie pracują kobiety. Tam zbiera się algi. Algi, z których potem, które są dodatkiem do różnych rodzajów kremów, do różnych medykamentów. Algi mają, wiadomo, takie działanie antyseptyczne, mają działanie odmładzające, są bardzo, bardzo zdrowe w każdym razie. Spróbujemy zobaczyć i zmierzyć czas, kiedy zacznie się przypływ, dlatego że wczoraj dokładnie był taki sam odpływ. Nie zdążyliśmy się przebrać, jak wróciliśmy z wycieczki, wracamy, a woda była już aż tam do tych strzech przy barze. Głęboka, duże fale, silny wiatr. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Ile trwa? To mnie zawsze zastanawiało. Moment, kiedy kończy się odpływ i zaczyna przypływ. Kiedy ten cały ten basen, te tysiące hektarów teraz praktycznie suchej powierzchni znowu zaleje woda i to wyższa ode mnie. Tu jest szpital dla żółwi. Te żółwie, które są chore, które są nieprzystosowane do życia w naturze, jak są małe lub trochę większe, przyprowadza się tutaj, przynosi się je tutaj. Tu je się dobrze, one się tu dobrze odżywiają, są pod opieką lekarzy, weterynarzy. I korzystając z tego, że czasowo są pod opieką ludzi, może się z nimi wykąpać, zrobić sobie zdjęcia, nakarmić z ręki. Jak to jest, to zaraz zobaczymy, bo sam nie wiem.
poślizgnąłem się. Przedziwne uczucie. Takim się minąłem na rafie, na Malediwach, oko w oko. Z takim olbrzymem, który był, ja wiem. Taki? 3-4 razy większy od tych. Taki głowę miał taką, jak ten mamuszek. Drodzy, przedstawiam wam Józefa. On jest prawnikiem z Zanzibaru, który między innymi pomaga nam, Polakom, zresztą wszyscy, którzy chcą tej pomocy, ogarniać sprawy prawne. Zapytam go o kilka rzeczy, przede wszystkim o to, co mnie najbardziej interesuje, czyli jak to się stało, że razem z nami, Polakami, rozpoczął swoją przygodę. Józef, powiedz mi, jak to się stało, że zacząłeś współpracować z Polakami? In fact, I started working with the Polish people first time after meeting Piotr Kaczyński. A ja. He was my first Polish client, which it happened we met in 2019. Then, because he came here for investment and he was searching for a reliable lawyer and advocate to work for him, he conducted several interviews checking for a lawyer, and I was the one selected by him. So then I started working with him, establishing his companies in Zanzibar, and the starting investment, construction and everything, buying plots in Zanzibar for investment, because he basically doing real estate business. So that's how I started engaging and working with the Polish investors. A teraz zapraszam was do zoo. Nungwi, Zanzibar Zoo. Tutaj zobaczymy małpy, żółwie, strusie, krokodyle, różne zwierzęta, które są na Zanzibarze, żyją albo są sprowadzone. Bo takie też są. Zobacz, mężczyzna ma taki pusztyn. Kuna Matata, jak wszystko jest Hakuna Matata, tam jest jezioro. Dla nich, to jest mężczyzna, bo on ma taki bolec na końcu stopy, widzisz? O, Afryka dzika. Dawno odkryta. Chałupy, welcome to. Ty nagrywasz to? Tak. Nareszcie. Po raz pierwszy gram w filmie w Afryce. Piotr, no powiem ci, my się tu czujemy, jesteśmy tutaj czwarty albo piąty dzień już. No i czujemy się świetnie, mimo że jesteśmy w porze deszczowej, tego deszczu mieliśmy jak na lekarstwo. Bo ta pora deszczowa jest trochę przesadzona jakby w wyobraźni ludzkiej. Chyba tak jak zimy w Polsce. Tak jak zimy w Polsce. Tutaj w porę deszczową od powiedzmy 3 lat, jak ja jestem tu trzecią porę deszczową, to tak naprawdę może popada łącznie z tydzień. Więc no tak. Jak już pada, to tak konkretnie, jak z rury setki leci, 10-15 minut, potem jest tak jak dziś, prawda? Więc to też nie przesadzajmy. Z opowieści słyszałem, żeby bywały intensywniejsze pory deszczowe, że potrafiło padać 2-3 dni, później tydzień w pokoju. No ale jeżeli jesteś, nie doświadczyłem. Jeżeli jesteś tu tak długo, powiedz mi, to odróżniasz w ogóle tutaj lato od zimy? Kalendarzowo tak, ale jeżeli chodzi o doznania pogodowe, to naprawdę czasami ta pora deszczowa jest fajniejsza niż lato. Niż lato? Tak, bo na przykład nie wieje tak mocno. W takim razie, czy, tylko szczerze, czy lubisz Polaków? Yes, I like because I'm treated very well. You see, I'm here, I'm a member of the family. I like that. I like. And honestly, Polish are nice people.
very nice people. They are like, you know, they're like Africans, the way of the way how we treat the way how we treat not a stranger, but the way how we treat a visitor, you see. Yeah, it's very nice, and I cannot complain. Honestly, I cannot complain. I don't have to lie, but I cannot complain. Dziękuję ci za rozmowę i jak będziesz w Warszawie, zapraszamy do nas. Thank you so much. Asante. Asante. In Kiswahili jest asante. Asante. Yeah, thank you very much. Mała antylopa. Nakarm małą antylopkę. Daj jej. Odsuń, Antosiu. Zobacz je. Zobacz, jak ty ładnie karmisz, niunia. Teraz weźmiemy banany. Pan poszedł po banany. Będziemy karmić małpy. Edytka nagrywa. A to nie są małpy chyba. A ja nie, gadam. To są to bush baby. Bush baby? What's this? Bush baby. Coś podobnego jak małpa. O, chłopcy w życiu. No akurat na mnie. Pa, to jest ten. Ona tak skacze. Daj jej, daj jej. One taste, one taste. If we give them, they go away, okay? So hold tight. Co, znowu żółwik? Ale jaki duży, zobacz. Co, myślisz, że przejdzie ci między nogami? Rita? Oczywiście, żeby zrobić cokolwiek, no to jednak musisz mieć jakieś pojęcie o prawie, czy korzystać z jakiegoś z firmy, z ludzi, którzy się na tym znają. No tak, tutaj powiedzmy, to jest warunek podstawowy funkcjonowania, mieć dobre zaplecze prawne. Ja mam to szczęście w życiu, że mam takie prywatne, bardzo dobre zaplecze prawne, bo moi synowie, Rafał i Marcin Kaszyńscy, są jeden adwokatem, drugi radcą prawnym. Młodzi, ambitni ludzie, którzy już wiele osiągnęli w życiu w tym zakresie. I namówiłem ich do stworzenia takiej hybrydy, a mianowicie stworzenia kancelarii prawnej w Zanzibarze, która oczywiście jest obsługiwana przez lokalnych adwokatów, bardzo, bardzo pieczołowicie dobieranych do tej funkcji, ale nadzorowana organizacyjnie, jak również merytorycznie przez polskich właśnie prawników. Jest to chyba jeden z lepszych pomysłów, jaki to był, bo trafia do nas mnóstwo ludzi, którzy poczynili działania i kroki na Zanzibarze i nie tylko, w ogóle w Afryce, bo to obsługują wiele krajów afrykańskich. Bez trochę przemyślenia, no bez tak. Wsparcia prawnego. Czyli na bazie, z motyką na słońce. Z motyką na słońce i wtedy no, zaczyna się problem za jakiś czas. No tak. Także mam nadzieję, że to, że w tej chwili te słowa padły, to może znajdzie się ktoś po tamtej stronie kamery, kto skorzysta z tych rad i uniknie błędu. Tak. I uniknie błędu. Serdecznie rekomenduję, bo te błędy kosztują. Ja oczywiście też mówię o tym w pewnym sensie marketingowo, ale też tak ogólnoludzko doradzam, czy z nami, czy bez nas, bez ochrony prawnej nie wchodźcie w Afrykę. Życzę ci, żebyś miał jak najlepszych wczasowiczów, klientów, przyjaciół. Życzę, żeby wszystko ci się udało, ale widzę, że jest tutaj duża pewność siebie i determinacja. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że do zobaczenia. To znaczy, nie wyobrażam sobie inaczej. Ja też. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki. Seks turystyka na Zanzibarze. To był bardzo znany zawodnik w piłkę nożną w zespole Zanzibaru i w zespole Tanzanii. Że jak oni wyrywają sobie te dwa zęby, to później tam wkładają krowie łajno.